Witam, z tej strony Maksim 1980. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek pokażę Wam grę Alone in the Dark. Taki horrorowatą gierkę. Ja tutaj sam początek dosłownie skipnąłem, bo tam dość troszkę przydługawie było demką. Rozmawiali sobie tam. A nie chcę Wam zdradzać fabuły. Pokażę Wam mniej więcej, jak to klimatem wygląda. Gościu nas tutaj prowadzi i nas tłucze. Musimy iść do przodu, bo nas zatłucze. Nas ponagla kopami. No, coś się dzieje. O, coś gościa wpierniczyło. Ale tutaj cały czas mrugamy. No, cały czas nie umie się pozbierać, bo chyba teraz. Troszkę krwi mamy na ścianie. Na podłodze też. Jest krwawo. Dobra, napierniczamy tutaj. Cały czas mrugamy, bo nam się ten obraz rozmazuje. Jak widzicie, grę świateł mamy, klimacik mamy, tu jakiś szczurek przeleciał. Gra jest dość starym tytułem ogólnie, ale posiada trofea. Tak, dla wiadomości Trophy Hunterów. O, coś tu się dzieje. Jak widzicie, gra świateł fajnie zrobiona. Grafika też dość fajnie zrobiona, mimo tego, że ten tytuł jest dość stary. Ładnie to graficznie tutaj wygląda. No i widzimy swój pomyjok pierwszy raz od momentu, jak żeśmy się obudzili. Taką ładną szramę na buzi. Na pewno bym mógł występować teraz w Tab Model. You have beautiful eyes, jakby powiedziała pani Krupa. Chyba się trochę wkurzył. Ok, jak widzicie, już mamy widok tutaj TPP, ale możemy w każdej chwili go zmienić na widok FPP. Co komu lepiej. Ok, wchodzimy na windę. I mamy malutkie demko. Niestety nie da się tego skipnąć, dlatego musicie pooglądać razem ze mną. No, chyba jakiś kluczyk nietypowy. Widzicie, dość ładnie to jest zrobione. Podoba mi się. O, coś się dzieje. Peter na pewno po nich przyjdzie. Albo krwiożercze kartony, Hanki Mostowiak. O, coś tam wyżyna ostro. No i po chłopie. Był chłop, nie ma chłopa. Dobra. I włączamy się do gameplayu. Znowu. Także jak widzicie, dość płynnie to wszystko przeszło, bez jakiegoś zbędnego wczytywania. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Ktoś się zaciął w windzie, tam się dreje jakaś laska. Spuszczamy węża, jakby to nie zabrzmiało. Nie ma to jak spuścić się na wężu.
wbrew pozorom, możemy się kołysać. Okej. Trzeba się uważać, żeby się nie wpierniczyć tutaj w ten wentylator. Dobra. Tu coś się dzieje, mamy następne przeszkadzajki. Jak widzicie, jest efektownie. Trzeba się rozbujać. Ok, zostawmy to już. Niech to się nam zaczepiło tam. Teraz możemy spokojnie przejść, nie będąc porażeni prądem. Ale szczury uciekają. Ale widzicie, tutaj już na przykład nie da się dać widoku z FPP, z firstperstwem. O, tam znowu pogonił gościa. No i co teraz? Znowu jakiś mały skrypcior i tędy chyba będziemy wychodzić. Nie da się tu jakoś wejść? Na pewno da się jakoś wejść. Tylko chwila, bo tutaj mi coś przeszkadza. Może się trzeba rozbujać. Ok. Jesteśmy w pomieszczeniu. No i znaleźliśmy Lahona. No nie da się otworzyć tych drzwi. Laska nam tu panikuje. Rzućmy na widok z pierwszej osoby, żeby przyjrzeć się, jak ona wygląda. Dobra. Przejdźmy tu dalej. O, fuck. Wysuńmy ten stolik do tyłu. Oh shit. O, mamy gaśnicę. Bierz gaśnicę, ziomek, i będziemy gasić pożary, czyli taki mały strażak sam. Dobra. Dobra, przedostaliśmy się do gościa. Przydałby się jakiś właśnie tutaj cokolwiek. Nie da się rozpieprzyć tych drzwi? Nie ma tu czegoś? Musimy pomyśleć. A jakbyśmy tutaj tą gaśnicą? Bujamy tą gaśnicą i walimy w drzwi. Jak widzicie, jest to dość fajnie zrobione. No chyba już wszystko. Ok. Tam jeszcze była druga gaśnica. Ja postaram się ją wymienić. No co jest? Gościu się zaciął. Jakiś mały ciubol. No wychodź. Ok. Zostawmy tą gaśnicę tutaj, a skoczmy po drugą. Teraz już się nie da tam wejść, da się. Już myślałem, że się nie da. A widzicie takie małe
Zgrzyty są. Gasimy, żebyśmy mogli przejść dalej. No idą za mną, czy nie idą za mną, czy będą tam sobie rozmawiać. To nam się rozprzestrzenia tutaj ten ogień. Musimy sobie jakoś poradzić, żeby się nie zjarać w tym pożarze. No, strażak sam. Dobra. I mamy taki mały otworek. O, nie zauważyłem i spadłem. Zobaczymy, gdzie nas cofnie. Znowu do tego miejsca. Także dość kawałeczek, malutki. Okej. Znowu mamy ten mały tutek. Ale obróć się, ziomuś. Dobra. Oni se muszą pogadać, ta ściana musi się przepalić. No i gasimy. Po raz drugi. Strażak sam, nie jestem sam. A mnie troszkę przyjarało, bo mi się czerwono przed oczami zrobiło. Dobra, tu myślę, że już jest ok. Lećmy gasić dalej. No chodźcie, 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 bo zaś będą tam gadać pół godziny. Ale jest to dość ciekawie zrobione, powiem wam szczerze. Dobra, postarajmy się przedostać dalej. Nie depcząc tutaj po tym wszystkim. Dobra, musimy wyrzucić gaśnicę, żeby skakać. Okej, to zasuwamy. Takie małe matrixowe spowolnienie. I znowu coś na ścianach, jakaś chupacabra dorwała łysego, ale dobrze mu tak. Troszkę za dużo się tutaj pluł. I zapierniczamy przemierzać tutaj dalej to wszystko. No i mamy pistolet. Dobra. Teraz otwórzmy. Jak widzicie, dość ciekawie zrobione inwentory. Możemy sobie zmieniać to wszystko. A, fajnie zrobione. Equip. Ok. Exit. Wszystkie drzwi możemy otwierać za pomocą ciężkich przedmiotów tutaj. No tylko skąd my weźmiemy ciężki przedmiot? Da się tu tą belkę wziąć? Nie. Co my tu musimy wykombinować? Tu mamy jakiś aiming. Cholera wie, co mamy strzelić. Może w zamek? Sprawdźmy. Oczywiście. O, i znowu chupacabra się pojawiła. Za nogi mnie tutaj. No, udało się uciec. Jak widzicie, gameplay powoli się kończy. 40 sekund zostało. Także mam nadzieję, że jeszcze chociaż kawałeczek tej gry tutaj zobaczyli. A wy jak zwykle ocencie, czy was ten tytuł będzie interesował, czy go olejecie sikiem prostym. Jak możecie, to oceniajcie, komentujcie i mam nadzieję, że widzimy się przy następnym filmiku tego typu. Także trzymajcie się na razie, hej i do następnego filmu.